survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Robert Pasut na jeden dzień przed galą Fame 18. Po ceremonii ważenia, po media treningu, jak samopoczucie? Dobrze, no, naładowany energią, gotowy, trochę wkurwiony na Ginolda, bo myślałem, że się wycofa z niektórych słów, ale może po walce, jak już wygram z nim, to wtedy, jak się uda. No to przejdźmy do samego face to face'a i ceremonii ważenia. Było gorąco, widać, że te emocje już tobie mocno buzują, ale co powiedziałeś Ginoldowi, no, patrząc mu głęboko w oczy? Stary, no powiedziałem za tego, za przeproszeniem, wycenzurujcie chuja w dupę, no. Takie teksty to są, i to nie było ani na żartu, ani nic. No, więc jakby takie DM-y mi wysyłał i, no nie wiem, dla mnie przekroczył granicę, która jest, nawet jakby się wkurwił za te żarty, to po prostu chciał mnie upokorzyć takim tekstem, no i po prostu tak zbeształ z gównem, a potem jeszcze opowiedział wszystkim na trailerze, że mi tak napisał, nie wiem po jaki chuj. Pisze DM-a, a potem mówi, co w DM-ie napisał wszystkim. Nie czaję tego, ja mu nic nie odpisałem, bo uważam, że no takie kurwa wyzywanie się, takie proste, takie po prostu, że ty kurwo, to nie jest mój poziom, no ale on najwidoczniej się w tym czuje komfortowo, no. Powiedz mi, bo dużo padło mocnych słów na waszym face to face, no bo wszystko zaczęło się od tego żartu na Cage'u. I powiedz mi, czy ty trochę z perspektywy czasu czegoś żałujesz w tym żarcie? Nie, myślę, że tylko jak powiedziałem, że tekst, że jest agresywny wobec swojej dziewczyny na konfie, brzmi źle, ale nadal to są żarty, których on sam używał, nie? Mhm. Więc jakby to jest jedyny tekst, który jak powtórzyłem, to pomyślałem, to niedobrze brzmi, ale to, co jego reakcja na face-to-face była, kurwa, absolutnie absurdalna, kurwa, i w ogóle niedopasowana, i no nie wiem, czy chłop kontrolę stracił nad sobą, czy rzeczywiście dla niego on może żartować, a inni nie, i tak dalej, wiesz. Dobra, już mi się, kurwa, nie chcę z tego face-to-face powtarzać tych argumentów, bo myślę, że usłyszał swoje, kurwa. Ale więcej teraz takiej złej krwi masz do samego Ginolda, czy do Bandury? Bo mam wrażenie, że w tych słowach chyba mocniej poszedł Bandura. No, Bandura się tam też rozpędził, nie? Ale absolutnie nie mogę teraz się skupiać na Bandurze, tylko na Ginoldzie, bo to z nim mam walkę, a i no, naiwnym byłoby teraz mówienie o walce z Bandurą, bo wiadomo, jak to się kończy. Jak się myśli, kurwa, o niedzieli, nie? Oglądałeś media trening Ginolda? Jak tak. Podobały ci się te ruchy? Jak możesz ocenić jego umiejętności na tą chwilę? No nie ma tam rewelacji w tych ruchach, nie ma jakiejś siły ciosów, więc albo udawał, kurwa, albo po prostu tych ciosów silnych nie ma. Jedne, co zwróciłem uwagę, to, że tego midla kopnął, no to na to jestem gotowy, nie? Na te jego kopnięcia, na kolana. Myślę, że... Kurwa, no myślę, czymś mnie zaskoczyło, te media treningu nie. Na pewno jedno, kurwa, trzeba powiedzieć, jest wysoki. Na szczęście ja robiłem pozdrawiam Damiana, z takim ziomem robię od roku, bardzo często się sparujemy i on jest wyższy ode mnie, właśnie tyle co Ginold. Więc dla mnie to, że mam szczękę na wysokości czoła, to jest znany klimat dla mnie już. Mhm. To, że chyba z Ginoldem masz tą właśnie złą krew, o której wcześniej wspominałem, to lepiej dla ciebie pod kątem nabuzowania się przed pojedynkiem, czy nie ma to dla ciebie znaczenia? Ja myślałem, że my to przelecimy na takim lajcie, potem zaczęły się te wyzwiska, te kurwa teksty, i ja po kilku dniach stwierdziłem, lepiej mieć konflikt, bo po prostu miałem lepszą motywację do wszystkiego. Mhm. No stary, po prostu widziałem ten jego kurwa łysy, durny łeb, hipokryty, i po prostu mnie to motywowało, żeby ruszyć dupsko na trening, żeby właśnie się dobrze prowadzić i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo pomaga. Naprawdę. Zresztą jest tutaj, nie on jeden mnie tu wkurwia, ale nie chcę na razie mówić, bo mówię, jutro jest walka z nim, więc... No, po jedynku pewnie więcej powiesz. Dokładnie, przyjdę do was i pogadamy sobie. Zobaczymy, jak pójdzie też. Też widziałem, że na mediatreningu nie byłeś trochę zaskoczony publicznością, czyli tą grupą osób, która wspierała Ginolda, no i w jakiś sposób cię obrażała, ale widziałem, że ty byłeś na to gotowy. Jutro na hali to dopiero będzie obrażanie. Ja jestem gotowy na to, że 700 osób będzie krzyczało, żebym zdychał i tak dalej. To też jest spoko. To też jest spoko, stary. Jakby z zaskoczenia mnie to wzięło, to bym może zdziwiony był, ale że się na to spodziewam, to myślę, że będzie zajebiście. Jak będzie wyglądał ten dzień przed pojedynkiem? Jak będzie wyglądały te chwile przed walką? Słuchaj, no... Ja mam czaty z Marcinem Dubielem, więc nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. To będzie taki cyrk.
bo Marcin jest taki ekspresyjny dużo z narożnikiem, tam dużo się kłócą, krzyczą, jakieś ten, więc ja tam będę siedział sobie po cichutku i czekał na swoje. Trzymamy kciuki, Pasut, powodzenia na walce, nie przeszkadzamy już. Dziękuję. Yeah, money, women, power, caught her, feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.